taka mała informacja dla niedowiarków. Mówiliście mi, że ukryte wejścia nie istnieją. Ukryte wejścia są. Tam raz, dwa, trzy. I już za chwilę wam je pokażę. Dla wszystkich niedowiarków ryzykuję swoje życie. To jest jedna z rzeczy, którą się zajmujemy w KTC. Powiecie, że to wydmy, to przypadkowe góry. To do czego służą te otwory, które są codziennie sprawdzane. Wyglądają dla was naturalnie. To wszystko dzieło ludzkiej ręki. Prawdopodobnie policja już tu jedzie. Ale udowodniłem niedowiarkom, wszystko co widzicie dookoła to bunkry zbudowane przez Adolfa Hitlera i Hansa Franka. Znam wszystkie wejścia do każdego z nich. Wszystkie. Jestem jedyną osobą w Polsce i prawdopodobnie w Europie, która zajmuje się takimi rzeczami. Proszę zobaczyć. Na tym się już zarobi. Znajdujemy się w miejscu, które Hitler ukrył na pustyni. A ty niedowiarku, z kim myślisz, że masz do czynienia? Czym my się tu zajmujemy w Rize? Dzisiaj na przykład, gdziekolwiek nie poskrobę, coś szlachetnego. Na przykład proszę zobaczyć. Tutaj nocowałem dzisiaj.
Tutaj jest 220 V. Niestety nie mam ze sobą oświetlenia. Jak widzicie, oryginalne zawiasy ciągle tu są. Jest to bunkier z 1942 roku. Proszę zobaczyć, oryginalne zawiasy są. Niestety te drzwi zostały zablokowane przez wnuka Hansa Franka i nie będę wam mógł pokazać drugiej części tego tajemniczego miejsca. Zobaczyć kolejny fragment obiektu. Dziękuję wszystkim za oglądanie. My idziemy teraz zwiedzać kolejne obiekty, które widzicie na ekranie. Dlatego życzę wam miłego surfowania przez internet, kiedy my żyjemy w prawdziwym świecie i odkrywamy rzeczywistość.